Zobacz, jaki ci piękny hotel zarezerwowałam. I to cały. Zobaczcie, jak dzisiaj te klapki wyglądają. Ta cała glina się przykleiła. I my zgubiliśmy się zaraz na dzień dobry. W ogóle nie mamy pojęcia, gdzie idziemy. Dobrze, ale nie wiem, czy cię wpuszczą. Sam musisz się spytać. Tam, widzisz? Tam będziemy spać, po lewej. This is Caravanserai. Is it safe? Of course not. So it's a perfect place for us. Wow, I'm so happy. Jaki ci piękny hotel zarezerwowałam. I to cały. Wow, wow. Przepiękne miejsce, przepiękna okolica. Jesteśmy już na pustyni, ale jest tutaj bardzo ładnie, bo są różne pustynie. Nie wszystkie są ładne. Ta jest wyjątkowo urocza. Tutaj, jak widzicie, nie jest piasek, tylko taki żwirek. O. Ale jest ładnie. Naprawdę. Uwierzcie mi, jak oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że ja prawdę mówię. I jak mówię, że jest ładnie, to jest cudnie, po prostu. Tam w oddali są wysokie, piękne skały. Naprawdę, aż by się chciało dronem polatać. Ale nie będę latać, bo nie chcę tutaj zdradzić naszej lokalizacji i ściągnąć na siebie jakieś służby. Tak więc po prostu przenocujemy i jutro będziemy jechać dalej. Nie mamy internetu, więc trochę lipa, bo jesteśmy głodni tego internetu, ale jakby to, co najważniejsze, żeśmy ogarnęli, ugasili wszystkie pożary. Tak więc przenocujemy i jutro już wrócimy do cywilizacji. Powiem wam, że to miejsce to jest marzenie każdego fotografa, normalnie. Aż po prostu nałożyłam trochę tapety i też sobie tutaj trochę zdjęć porobiłam. Piękne miejsce. Karawanserai to jest miejsce, gdzie kiedyś, jak były karawany, stąd nazwa Karawanserai. To jest czyli taki zajazd dla karawan. Więc kiedyś, jak przez pustynię kupcy przewozili rzeczy, musieli się gdzieś zatrzymywać, przyjeżdżali odpoczywać właśnie w takie miejsca. I to miejsce jest przystosowane dla tych właśnie podróżników. Znajdują się tutaj stajnie dla zwierząt i znajdują się pomieszczenia dla podróżników, żeby mogli odpocząć. Niektóre z nich są większe, a niektóre mniejsze, tak więc naokoło mamy tutaj różnego rodzaju właśnie pomieszczenia,
a także miejsce, gdzie mieszkał właściciel. A na samym środku jest studnia z wodą i nadal jest tam woda. Naprawdę. Fantastyczne miejsce. Ja w ogóle jestem tam. W ogóle uwielbiam, już mówiłam wiele razy, że uwielbiam takie miejsca, które może trochę są opuszczone, może trochę czasem zaniedbane, ale właśnie bezpłatne. I to nie chodzi o te pieniądze, tylko chodzi o tą swobodę, że tutaj jesteś, że tak jak my mogliśmy zostać na noc, że można sobie na własną rękę poeksplorować, pozwolić wyobraźni zapracować. Tak więc wow, cieszę się. Większość pomieszczeń tutaj jest właśnie takich jakby jednoosobowych. Proszę bardzo. No. Widać tutaj ślady dymu. Wszystko jest okopcone. A inne pomieszczenia, tak jak tutaj, to są takie już apartamenty dwu-trzypokojowe. Być może to tu właśnie mieszkał właściciel. O. Gdzie iść najpierw? W prawo czy lewo? Pójdę tu na prawo. Wow. No piękne miejsce, mówię wam. Dla fotografa to po prostu nie wiadomo, gdzie najpierw zdjęcia strzelać. Taka zabawa ze światłem, z cieniami, różne struktury. Pięknie, popatrzcie. I tutaj ciągną się te pomieszczenia. Super. Nie, no mogłabym tu mieszkać, muszę wam powiedzieć. Normalnie widzę siebie tutaj. Szkoda, że w tym Iranie tak trochę ciężko te restrykcje. Ale wspaniali ludzie. O, pójdziemy zajrzeć tam dalej, zobaczymy, co tam jeszcze jest. O! A tutaj są resztki słomy, więc domyślam się, że tutaj trzymano zwierzęta i to pomieszczenie jest też wyższe od pozostałych pomieszczeń. Mhm. Super. I otwory w tych kopułach dają światło, odrobinę światła i wentylację. Super. No, pieskom się tu podoba, tyle zapachów. Czuć zwierzętami, tak więc widać, że nawet niedawno jeszcze musiało być to używane. O, i psy pomogły mi znaleźć schody na górę. Tak więc idziemy zobaczyć, jak wszystko wygląda z góry.
Tutaj na dachu można fajnie zobaczyć, jak te budynki są przemyślane. Te kopuły to nie tylko element ozdobny, ale to także system wentylacji. Tutaj, jak widzicie, na czubku jakby każdej kopuły jest otwór i tym otworem mógł wydostawać się dym, bo przecież kiedyś ogrzewano się wieczorami przy jakichś tam ogniskach i też na ogniskach gotowano. Tak więc potrzebny jest system wentylacji. Poza tymi właśnie stożkami, kopułami, to są też takie właśnie szyby wentylacyjne, takie dziury. O, tu. Spróbuję pokazać może tą. O. I ona idzie do samego dołu. No to pewnie nam się nie uda pokazać. O. No, coś tam widać, prawda? Jak widzicie, cały ten budynek zbudowany jest z kamienia i z takich cegieł, które są robione z gliny. I za prawą też tutaj jest, jak widzicie, glina pomieszana ze słomą. I proszę, stoi. Tutaj, żebym nie była zupełnie gołosłowna, jeżeli chodzi o to budowanie z gliny, my żeśmy się tutaj wczoraj, dokładnie tu, o, wykąpali. No i wiadomo, że wtedy masz klapki, nie? No i zobaczcie, jak dzisiaj te klapki wyglądają. Ta cała glina się przykleiła. Po prostu. Dobra, dawaj to wyczyszczę. No, będziesz czyścił, masz. Wow. No, znowu ktoś jedzie. Przynajmniej nie jest to miejsce, w którym ukryjesz się przed miejscowymi. Tak więc zaraz samego rana obudził nas tutaj ciężarowy samochód. Jakiś mężczyzna przyjechał po wodę. I wiecie co, że całkiem czysta jest ta woda normalnie, tak może nie wygląda, ale po prostu ona jest na powierzchni tylko przykurzona, a pod spodem jest czyściutka woda. A teraz też właśnie przyjechali do nas jacyś miejscowi, tak więc jesteśmy na pustyni, ale jednak niedaleko od ludzi. Co tobi? A ja dostałam, słuchajcie, granata od pana. Pan tutaj zawrócił, żeby mi dać granata. Naprawdę miło. Super. Wow, tutaj już widzę pierwszą wieżę, które są charakterystyczne dla Jazd. Może tutaj, nie wiem. Chodź, chodź, ale zobaczymy.
Nie, to tutaj to nie jest w ogóle. We wszystkich przewodnikach znajdziecie taką informację, taką radę. Każdy pisze właśnie: zgub się w uliczkach jazdów, w tych właśnie krętych uliczkach Starego Miasta. No i my zgubiliśmy się zaraz na dzień dobry. W ogóle nie mamy pojęcia, gdzie idziemy. Znaczy, wiem, gdzie chcę dojść, ale którędy to nie mam pojęcia. Zobaczcie, jakie piękne drzwi. Ja to jak zwykle po prostu. Fetysz drzwiowy mam. Piękne. Muszę dotknąć. Super. Wow. Takie starusieńkie. Co, chcesz na górę? Przysiadłam na chwileczkę. Chodź tutaj, Bela. Chodź. A chcieliśmy coś zjeść, nie wpuścili nas do restauracji. A w ogóle widzimy, że jest tutaj bardziej konserwatywnie, bo widzimy, jak reagują na psa. Takie mamy i hałasują, jak wszędzie. Chodź tu, Bela. A już wam powiem, jak się uciszy. Bela, chodź tutaj. Tu, siedź. Pokaż się. No, bądź grzeczna. Grzeczna bądź, bo jesteś wjazd. Tak? No. Tak więc tutaj wjazd, jak widzimy, nie wszyscy kochają psy, ale niektórzy właśnie kochają. Więc mamy takie skrajne reakcje, że albo o wielka radość, o jeny pies, możemy pogłaskać i zrobić zdjęcie. Albo znowu odwrotnie, takie miny zgorszone i po prostu jakieś odskakiwanie na drugą stronę ulicy. Jakbyśmy po prostu prowadzili tygrysa na sznurku. No. A jeśli chodzi o jazd, to muszę wam powiedzieć, że w przewodnikach jest napisane: jak nie widziałeś jazd, to nie widziałeś Iranu. Nie wiem, co autorzy mieli na myśli, ale chyba nie piękno tego miasta, bo mnie nie rzuca na kolana, tak? Już widziałam parę rzeczy. Ten plac, który pięknie wygląda na zdjęciach, tu po prostu jest brzydki. Naprawdę jest brzydko. Ja wiem, że tu wieczorem jako świetlą to na pewno jest pięknie, ale piękne miejsce to jest takie, które wygląda pięknie zarówno w dzień, jak i wieczorem. Więc nie jest pięknie. Jazd słynie przede wszystkim z innej architektury. Mamy tutaj właśnie tą architekturę taką z gliny, tak jak za mną tutaj widać. I pojawiają się tutaj takie charakterystyczne budynki z wieżami. To są takie wieże różnie nazywane w różnych źródłach. Wieże, które łapią wiatr. I był to pierwszy na świecie system wentylacji budynków. Taka, można powiedzieć, starożytna klimatyzacja. Faktycznie jakoś to tak wspaniale wymyślili, że te wieże po prostu wpychają świeże powietrze do budynku. Tak więc przy tym klimacie, jaki tutaj panuje, no to po prostu jest bezcenne rozwiązanie. Wymyślili też system dostarczania wody i w mieście można zobaczyć takie podziemne studnie, z których ludzie kiedyś korzystali, żeby właśnie pozyskać wodę. Tak więc parę takich różnych rozwiązań, które pozwoliło ludziom mieszkać na pustyni. Dobrze, ale nie wiem, czy cię wpuszczą, sam musisz się spytać. I want vasili. Weź ją najpierw na ręce i ten. I się zapytaj, jak nie to zjemy, to jest gdzieś tutaj na zewnątrz. To pokaż, co ty tam masz. Niedźwiedź tradycyjnie mięsko. Natomiast ja sobie wzięłam tutaj bakłażan w sosie pomidorowym i ryż. I oni zawsze podają ryż taki na wierzchu, ten żółty to jest gotowany ryż z szafranem, ale że szafran jest taki drogi, do tego troszeczkę. I wiecie co? Oni mają ogórki kiszone. Zobaczcie.
właśnie w knajpkach do jedzenia często podają ogórki kiszone. Szukaliśmy tutaj miejsca, żeby się gdzieś przyczaić i mamy bardzo rozrywkowych miejscowych, a już myślałam, że Jas jest takim beznadziejnym miastem. Ty po wydmach jesz, zobacz ile mają samochody. Zawsze problem z tymi chustami, a szczególnie jak wieje wiatr. Poczekaj, może uda się teraz. No, jest dużo cieplej. Mogłeś kurtkę zostawić.